zimno. Herbata! Dzień dobry, Frost. Przykro mi, herbata się już skończyła. Nieważne. Ostatnia pod prysznicem będzie zgniłym jajem! Upsi, zużyłam całą ciepłą wodę, ale zimna dobrze działa na włosy. Jeżeli ty nie idziesz, to ja idę. Ja lubię zimną. Co się dzieje z Frost? Skąd niby mam to wiedzieć, skoro nie mówi ani słowa? Gdybyśmy tylko znały kogoś, kto umie czytać w myślach. Chyba już wiem. Ale... Zajmij się lepiej swoimi myślami. Ty jesteś taka wściekła, bo ci zimno. Jasne, że mi zimno. Potrzebuję ciepła, żeby podładować moce, a mam najgorsze współlokatorki pod słońcem. Gorąca wizja? Myślisz o tym samym, co ja? Tak. Oh, tutaj jest zupełnie tak jak w saunie. No właśnie. Oh, cała się teraz błyszczę. Chyba bardziej mi się podobało, jak zrzędziłaś. Dzięki. Pierścień z błota. Uwielbiam zbieranie śmieci. Dziękuję ci, droga Szafir. Oddaję ci głos, Jimmy. Och! Fuj, 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 fuj! Fe, fe, fe! A! Nie, 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 nie! Mój fioletowy pierścień mocy! Na pewno wpada już do ścieków! Tu jest tak obrzydliwie, że aż mam dreszcze! Fuj, fuj, fuj! Mój pierścień! Dobrze jest, Szafir. Możesz spalić te buty, gdy odzyskasz pierścień. No, no! Któż to wpadł na kolację? Czy raczej kto będzie kolacją? Krok! Ubrudziłeś mnie. Poznaj mój pierścień. Fioletowy pierścień zadawał mi ból! Dobrze, koniec z fioletową mocą. Ale pierścień wciąż sprawia ból! Fuj, 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 fuj! Wybacz, wiem, że nie lubisz takiej mazi. Dzisiaj przeszłam chrzest bojowy. Co to teraz dla mnie zwykły tort? Super Hero High z przyjemnością ogłasza, że bohaterką miesiąca została Szafir. Przepraszam, to nie to zdjęcie zaakceptowałam do publikacji. Dziękuję. Fioletowy pierścień mocy Szafir nie jest tylko modny, ale też mega użyteczny. Jeśli Szafir zechce sprawić manto złoczyńcom, to mam mnóstwo energii.
Jest prawdziwą księżniczką. Tato! Jestem bohaterką miesiąca. Czy dasz mi $1,000,000, żeby ocalić bezdomne szczeniaczki? Oczywiście, kochanie. To jest Szafir, bohaterka miesiąca. Tylko zrób mi zdjęcie z dobrej strony, dobrze? Dobra, dziewczyny, trochę mniej latania i trochę więcej walki, proszę. Trenerze Wildcat, w jaki sposób rozdzielił pan drużyny? Sekret w tym, żeby tak podzielić siły, żeby było sprawiedliwie. Długo nad tym myślałem. Dobrze wiedzieć. Przygotuj się, Supergirl. Atak! Chyba była gotowa. Koniec lekcji, czas na obiad! Mój pierścień! Jestem pęknięta. Przepraszam cię, jak to naprawić? Chociaż mam kolor fioletowej mocy, zawieram w sobie wszystkie żywioły elektromagnetycznego spektrum emocji. Aby mnie uzdrowić, trzeba je znów połączyć. Nie martw się, maleństwo. Znów będziesz lśniła. Dzień dobry. No dobrze. Widział pan w okolicy jakieś zagubione żywioły? Takie maleńkie i mega świecące. A Batgirl, oni byli pierwsi w kolejce. Tak, ale ja jestem głodna! Dlaczego wszyscy zachowują się tak dziwnie? Spektrum wpływa na ich emocje. Lęk połyskuje na żółto. Chciwość na pomarańczowo. Moje, moje, moje! Współczucie ma barwę indygo. Mój kochany ptysiu, wyglądasz na smutno. Może ciasta? Sama je upiekłam. Harley potrafi współczuć? Może to nie takie złe. Gniew jest czerwony. Co pan to? Jest źle, bardzo źle. Dyrektor Waller, pani Grod, musimy to powstrzymać, zanim cała szkoła oszaleje. Ja tu widzę tylko jedno szaleństwo. Moją szaloną miłość do dyrektor Waller. Miłość ma kolor fioletowy. Fu, tego widoku już nigdy nie zapomnę. Dość tego, ludzie! To korytarz, a nie miejsce do walki! To jest to! Trener połączył nas w parę, by wyrównać siły. Jeśli połączę właściwe emocje, może wszyscy z powrotem staną się normalni. Harley, podzielisz się ciastem? Ależ oczywiście. Mało ci smakołyków, Batgirl? Dawaj! Masz! Zjedz sobie całe! To działa! Pora na pozostałych. Odzyskałam siły. A szkoła znów jest normalna. Dobrze, że wszystko udało się naprawić. To się nie wydarzyło. Jeśli z nami chcesz tańczyć bez sfarów, świętować z nami przy blasku księżyca, zostań inaczej. Opuść nasze koło, a ja twych zabaw pewno nie zakłócę. Jeśli szukasz zabawy, odwiedź strefę fantową. Cięcie! Tego nie ma w scenariuszu! Harley, to sen nocy letniej, a nie jakaś komedia dell'arte. Za niecałe 5 minut wpuszczamy widzów. Czy wszyscy gotowi? Gotowe czy nie? Przedstawienie czas zacząć. Dzięki za pomoc, Miss Martian. Jesteś świetną reżyserką, ale na pewno nie chcesz wystąpić? To nie dla mnie, Hawk Girl. Wolę zostać w cieniu. Aktorki na miejsca. A ty, Harley, trzymaj się scenariusza. Dobrze? Nic nie obiecuję! Nikt nie ma lepszych pomysłów niż Harley Quinn! Zanim zaczniecie, przygotowałam dla was zaklęcie. Zapewni wam powodzenie. Azarat Metrion Zinton! Wybaczcie, w podziemnym świecie to zaklęcie przynosi szczęście. Widać, to co pod ziemią jest szczęściem, na ziemi jest pechem. Cóż głupszego od człowieka! Spójrzcie na mnie! Jestem przyklejona do ziemi jak jakiś nielot! Wiemy, że to był wypadek, Raven. Ale musimy zaczynać.
Możesz cofnąć zaklęcie? Nie za bardzo. Zaklęcie pryśnie, gdy przedstawienie się skończy. Ale bez aktorów nie ma przedstawienia. A nikt poza nimi nie zna kwestii, didaskaliów, reżyserii. Chwila! Miss Martian może... Miss Martian? Gdzie ona się podziała? Batgirl ma rację. Przedstawienie czas zacząć. Godzina ślubów naszych Hipolito szybko się ku nam zbliża. 4 dni szczęśliwe, nowy sprowadzą księżyc. Chyba wiem, jak możemy pomóc. I to nie ruszając się z miejsca. Jeżeli łaska, dajcie nam oklaski, a Harley zrobi w tekście dziś poprawki. Jesteśmy wolne, już biegniemy! Byłaś wspaniała! Nigdy nie widziałam, żeby ktoś tak znikał! Dlaczego zniknęła? Dostałyśmy owację na stojąco. Właśnie! Niech zobaczy, że publiczność ją uwielbia. Tyle się napracowała. Zasłużyła na uznanie. Świat jest teatrem, ale nie wszyscy aktorzy chcą być w centrum uwagi. Zawsze w górę. Super Hero Girl.